Jeszcze na wstępie filmiku chciałem podziękować Frogowi za wysłanie skinków. Dzięki Frog. Jakby ktoś chciał wysłać mi jakieś skinki i znaleźć się na początku odcinka, to trening jest w opisie. Dzięki i już zapraszam do oglądania. Siema, siema, z tej strony Elzart. Dzisiaj pogadamy, dlaczego warto inwestować w Rio. Zalety, może też jakieś małe wady i dlaczego ja bym to zrobił tym razem. I od początku wszystko. Tak, jak wiemy, pojawiło się Rio na Steamie, w CS-ie konkretniej. Nowe naklejki wyglądają zupełnie inaczej. Totalnie inny wygląd. To jest pierwsza zaleta według mnie. Inaczej wyglądające naklejki to jest duża zaleta, uwierzcie mi. Wiem, Rio jest strasznie duże, dzieje się w Brazylii, duże tłumy ludzi mogą być, ale jest kilka rzeczy, które będą skutkować na to, że Rio naprawdę może wystrzelić i dzisiaj powiemy o tych kilku rzeczach. Po pierwsze, duży event to nie oznacza, że od razu nie inwestuj w niego, bo to wszystko zależy od długości promocji. Jak wiemy, Rio strasznie dużo na rynku jeszcze nie jest, dlatego że pojemniki są dosyć drogie, kosztują 4, chyba 80 coś. Tak, czekamy na promocję, to jest oczywiste, żeby zainwestować w Rio. Czekamy i tak, poczekajcie sobie na promocję i wtedy pakujcie pieniądze dopiero w te pojemniczki lub naklejeczki, zależnie co będziecie chcieli. Ja chcę też zrobić o tym film, co warto dokładnie, z jakimi naklejkami, podpisami, albo pojemniczkami. W które z nich po prostu warto inwestować. Głupie po prostu zdania, sorki. Zachęcam też do subskrybowania kanału i lajkowania filmów, po więcej kontentu z inwestowania, zarabiania na Steamie i takich właśnie rzeczy. I tak, pierwsza zasada to tak, długość promocji. Jak promocja będzie trwała na przykład miesiąc, to jest jeszcze to ok. Nie jest to jakiś, znaczy nie jest to też krótki okres, wiadomo, ale patrząc na długość promocji, nie będzie też długi okres. Czyli na przykład za 3 tygodnie byśmy mieli promocję, na przykład na tydzień, dwa, uznajmy. I wtedy by się nam event kończył. To jest jeszcze wszystko ok. Wszystko zależy oczywiście od właśnie tej długości. Czyli jest to pierwsza rzecz, która jest naprawdę, tak szczerze mówiąc, ryzykiem inwestowaniu w te naklejki. Ale ryzyko zawsze jest i nigdy nie będziecie mieć 100% sytuacji. Z tego co zauważyłem, ludzie często, na przykład tak jak było z Antwerpem, dużo ludzi zainwestowało w Antwerp i Antwerp, wiecie, skończył się, zaczął się Sztokholm. Totalnie Antwerp nie wystrzelił. Spadł, ludzie potracili mnóstwo kasy, zaczął się Sztokholm, ludzie zapomnieli o tych naklejkach, pojemniczek trwał chyba troszeczkę krócej, nie jestem dokładnie teraz w stanie wam powiedzieć, bo nie pamiętam tego. I Sztokholm, jak wiemy, ładnie wystrzelił i może na nim było ładnie zgarnociano. Ja niestety sam, nie wiem co w tym okresie robiłem, ale na pewno nie byłem na rynku, przez co przegapiłem sytuację i Sztokholm ładnie wystrzelił i naprawdę może było na tym fajnie zarobić. Potem pojawiły się kolejne naklejki, które teraz znów na mnie wystrzeliły i mamy nasze Rio, które oczywiście moim zdaniem może być takim nowym Sztokholmem, ale to jest wszystko nieoczywiste poprzez wygląd właśnie tych naklejek. To jest zaleta, powiem wam. Inni powiedzą, brzydkie są, ale inny wygląd sprawia, że są wyjątkowe. Jeśli następny event będzie wyglądał znów jak starszy, typu Antwerp lub coś i nie będzie przemieniać tego, to jest to kolejna zaleta tych naklejek, czemu mają wystrzelić. I według mnie jest to dobra inwestycja. Oczywiście jest ryzyko, ale ja bym poczekał na promocję, poczekał do naprawdę niskich spadków, złożył zamówienia na najniższe ceny, żeby wiadomo, tym niż. Jak chcemy zarabiać, musimy skupować rzeczy po najniższych cenach i sprzedać sobie na przykład, zależy kto chce, może nawet powiedzieć short terma zrobić, nie? Na krótko, czyli na przykład kupić pod koniec jakiejś promocji najtańsze oferty i one często po tych końcu promocji wystrzeliwują, jak to będzie oczywiście krótka promocja, jak będzie dłuższa to pewnie się to nie zdarzy, ale ja bym oczywiście radził bardziej to na long terma trzymać, włożyć do magazynu na 2 lata, na przykład 3, zależnie od wyskoków cen i sprzedać, albo w jakichś pikach posprzedawać. No, jak widzicie, jest trochę argumentów na to, czemu to może być wystrzelić i według mnie może to się udać i ja jestem pozytywnie nastawiony, tak, jestem trochę nastawiony tym, co było wcześniej. Może tak być dużo osób nastawionych, typu tym, co się działo między Antwerpem a Sztokholmem i potem to się jak wystrzeliły Sztokholm i według mnie jest to dobra inwestycja. Wszystko zależy od was, czy chcecie ryzykować, czy nie. Ja zaryzykuję, może nie jakąś super dużą sumę, typu coś 100, 100 coś złoty pewnie, ale coś pewnie zakupię i poinwestuję. Jak chcecie jakieś więcej filmów z Rio, piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły, jakie są wasze spostrzeżenia według Rio i co wy o tym myślicie. Dzięki za oglądanie, ja jestem Elzart, cześć, cześć.